Witajcie kochani z powrotem. Witajcie. Pamiętacie na pewno ten filmik, bo bardzo wam się spodobał o openingu paczki od firmy Schabińskiej. No i chcieliście, pisaliście w komentarzach, żeby zrobić recenzję otwierania ich puszek. No to zrobimy recenzję ich otwierania puszek na waszą prośbę, bo chcieliście. Ale zanim zaczniemy, kochani, to mamy dla was fajną niespodziankę. Tak, ucieszycie się. No, a wiecie jaką? Tam siedzi Janusz. A jeżeli wejdziecie na sklep u Schabińskiej i będziecie chcieli złożyć zamówienie, to z naszym kodem rabatowym będziecie mieli zniżkę. A ten kod rabatowy to Janusze. Więc zachęcam was, jeżeli będziecie mieli ochotę kupić jakieś produkty u nich w sklepie, to z naszym kodem rabatowym Janusze, tak, będziecie mieli zniżkę taką fajną. No to co, kochani, przystępujemy do działania. Próbowania. Janusz będzie otwierał puszki, ja będę dzielić. A ja będę jadł. A Pimpek będzie... Dobra, kondoliza, bo ja jestem głodny. Drób, mam pierwszą puszeczkę, drób. Janusz, otwieraj. A to będzie po drodze. Ale myślę, że... Najpierw wygnij w drugą stronę. O tak, i konkretnie teraz. Zamknięte. O, dobra, i teraz lepiej. I pokaż do tego od razu. Ale do końca otwórz, czekaj, do, bardziej, no, żeby ludzie widzieli. Tak, bo żeby było widać. O, wow, ładnie wygląda. Jaka bielutka. Kondoliza, ja może będę ci podał ten nóż, bo to będą niebezpieczne dobra rzeczy chyba. Kochani, tak wygląda drób, czyli pitoszki. Każdy dostaje po małym kawałku, bo za dużo się obeźrą. Wow, to normalnie pierś z kurczaka chyba. Co? Ty, ale jakie ładnie chudziutkie. Weź pokaż, bardzo blisko do kamery pokaż, jak doszedł. Już? Zobaczcie. Kochani, same mięsko. Same chudziutkie mięsko. Bardzo chude. Kondoliza tak oszczędnie, troszeczkę weźmie. Jakby co, kochani, to macie w opisie filmiku link do ich strony. U Schabińskiej. Ale pychotka, słuchajcie, niebo w gębie, no nic nie można zarzucić im. Co masz tam dalej, Janusz? Wieprzowina. Wieprzowinka. Prosiaczka. Ty, ale dobre to. No, dobre. I tak w miarę do końca. O! Ej, zobacz, kondoliza. Mięso 96% mięsa. Wow, 90... Zobaczcie, kochani, ta konserwa zdrobiu. Nie wiem, czy fokus złapie. 96% mięsa. Tu to mamy wieprzowinka. Wieprzowinka. To wygląda jak te, o, galaretki sporo. To wygląda jak te wygląda. A smakuje, zaraz zobaczymy, jak te jak co żeśmy patrzyli, te kiełbaska, co były. Jak oni dawali, to jadło takie, to. Jadło, jak jadło podobne. Ja, tak, ja biorę galaretkę. Został, ja tak podzieliłam, żeby dla mnie galaretka. A ty mięso spróbuj, nie galaretkę. Galaretka zawsze tak. No, podobnie to smakuje. No, dobry smak. A to nie jest taka konserwa. Galaretka. Zakładny podwójnie. Galaretka mi spadła, mi pożałowali. Dobra. A teraz, kochani, będzie dziczyzna! O kurde, jak to tu będzie? Jak zjesz, to będzie chrum dziki! Jak zjesz, to będziesz dziki. A to nie. Ej, chociaż i tak Janusz dziki jest, czekaj, zawsze, to nie? Tak chciałam powiedzieć, czekaj. To nie jest taka wieprzowa konserwa, jak w sklepach się kupuje. To jest taka świeżynka po prostu, nie? Tak, i zobacz, i 96% mięsa, czyli wszystkie ich konserwy, kochani, zawierają 96% mięsa, tak. Tak. A reszta jest sól, tu mamy sól spożywcza, pieprz, mieszanka przypraw. Tutaj mamy dziczyznę, pokazuję wam też, na górze taki tłuszczyk. Teraz ja biorę z galaretką. Ja nie biorę, bo znowu zachłysnę. Daj Januszowi teraz. Janusz, masz. Z tłuszczykiem. Naprawdę dobre wybory mają, wyroby. Nie to, że oszukane mięso, ale... No. Mhm. No ale posłuchaj, jak może być oszukane mięso, jak jest 96% mięsa? Tak. Słuchajcie, myśmy się nie mogli doczekać, kiedy zrobimy ten test. No. Kiedy spróbujemy tego. Ojcze, co teraz? A ta wołowina będzie. Czyli co? Wołowina. Krawa! W drugą stronę, bo ulwiesz, wiedziałam. I dupcie, Janusz. Najpierw się mocniej nie otworzysz teraz. Idź po nóż inny. Dobra, Janusz, idź po nóż inny. Nie kombinuj! Idź po inny nóż, a my otworzymy w międzyczasie... Nie, ojciec otwiera...
A ty się pospiesz, bo widzowie czekają. A ja tu podjęłam to, co mnie chyba najbardziej. Ale tutaj, zobacz, taka, nie? Galaretka płynna. Galaretka. No bo stało trochę na zewnątrz, za lodówką. A. O! Pokaż widzom bardziej bliżej. Jak ładnie? Też to wygląda jak to jadło. Wieś, ale nie, zobacz, tu jest ciemniejsze. No. Bo tu jest wieprzowina, to jest ciemniejsza, to jest trochę jaśniejsze. Zobaczcie, kochani, bardziej czerwone tu jest mięsko. Bo wołowina jest. To teraz ja sobie pokroję. Czerwonym mięsem. To teraz ja sobie pokroję. To będzie dla ciebie kondoliza. A to będzie dla mnie. Nie no, żartuję. Masz jeszcze, nie będę taki. Nie, jeszcze tu mamy koninę, będziemy. To masz. Janusz, weź ten kawałeczek większy dla ciebie, głowa rodziny. Jak wołowinka? No, super, na czuć mięso. Samo mięso. A nie jakieś. Tu takie. Zobacz, jak żeś na świecie. Mięsko. A co? Otwieraj, tylko wiesz jak. Jak koń. A teraz. Jak koń z kopyta. Będzie konina. Jak koń z kopyta otwieraj. Ojciec, te no, efekty specjalne. Jeszcze bardziej do siebie. O, dobrze. Ile tu szyku chyba? Oni nie pomagają, nie dadzą rady. Zobaczcie, to jest koninka. Może nie wszyscy lubią koninę, nie wszyscy znają koninę. Ja powiem szczerze, chyba nigdy nie próbowałem koniny. Ja kiedyś jadłam te kabanosy. Konina jest takim mięsem bardziej takim chyba suchym. Kurczę, że pan twardym. Suchy, twardy. No, tak chyba żołowa aż mi dać. Bardzo nawet ciężko mi się kroi to, nie? Ale prawdopodobnie najzdrowsze mięso z, konia, nie? Tak, ale rewelka. Tak. Dobra, jest super. Kochani, piechotka. Spróbujcie sobie zamówić. Macie rabacik, tak jak już tu Pimpek mówił. Tak. Wykorzystajcie to. Nie powiem, kochani, jakie ceny są tych puszek, bo musicie sami zobaczyć, a wtedy z naszym rabacikiem będziecie mieli taniej. Ale ja wam coś powiem, jak coś dobrze zjeść, to nie tak. Żałuj. I uważam, że cena jest adekwatna, jak to się mówi, do jakości. Do produktu, tak. Jeżeli, kochani, to jest naprawdę 96% mięsa. No jest, i każda puszka ma do 21 grudnia 2003 roku, więc... Jest, 23 roku, więc petarda na rok może przytrzymać termin. Wiecie co, kochani? Mi bardzo smakowała kawa. Bardzo, dobre. Chociaż dla mnie ta konina trochę za mocno taka pierna. Zasucha, mnie zasucha. A ja pierna taka trochę. Najlepiej mi smakuje drób. No. To są wszystko takie naprawdę swojskie jadła, nie? Dobra, kochani, to co? Zrobiliśmy dla was drugi opening, jak chcieliście. Możemy tylko zdradzić, że za jakiś czas może będziemy mieli kolejną paczuszkę od nich. Z innymi produktami. Innymi produktami, bo nie wszystkie przetestowaliśmy ich produkty, więc co? Trzymajcie się i pamiętajcie o kodzie Januszów. Trzymajcie się, mordy. Pa, pa. I oczywiście subskrypcję zostawiajcie na kanale. Pa.